Witajcie, młodzi widzowie. Ja nazywam się Michalina Drygasiewicz, ale dzieci mówią do mnie Pani Misia. Pracuję w kinie i prowadzę warsztaty artystyczne dla dzieci. Dziś spotykamy się po filmie Haldwan prawie Wiking. Cała historia przyjaźni Haldwana i Mei nie rozegrała się w takiej rzeczywistości, jaką znamy w XXI wieku, ale wszystko działo się w czasach, kiedy właśnie Wikingowie podbijali morza i lądy. Wikingowie kojarzą nam się z odpowiednią zbroją, z nietypowym nakryciem głowy i z długą, długą brodą. Ale kojarzą nam się również z okrętami, ze statkami, dzięki którym mogli się przemieszczać i zdobywać nowe lądy. I na dzisiejszym warsztacie proponuję Wam właśnie skonstruowanie takiego statku Wikingów. Żeby go przygotować, będziemy potrzebować różne materiały. Jeżeli się okaże, że nie macie takich samych materiałów jak ja, nie zniechęcajcie się, zawsze możecie je czymś zastąpić. Na przykład wykałaczki możecie zastąpić jakimiś małymi patyczkami. Jeżeli nie macie styropianu, możecie użyć samej folii aluminiowej. To, czy uda Wam się zrobić taki statek, zależy od Waszych chęci i zaangażowania. Serdecznie zapraszam Was do wspólnej zabawy. Zaczynamy! Potrzebne Wam będą następujące materiały. Kawałek styropianu, folia aluminiowa, wykałaczki i patyczki do szaszłyków, kolorowe kartki, filc, wycinanki samoprzylepne, taśma dwustronna i nożyczki. Podstawą okrętu będzie styropian. To on sprawi, że Wasz statek będzie utrzymywał się na wodzie. Ja wykorzystałam prostokątny kawałek styropianu, ale Wasz może mieć inny kształt. Styropian dokładnie owijamy folią aluminiową, tak jak pokazałam na zdjęciach. Najpierw składamy folię na zakładkę, a później z obydwu stron składamy ją w trójkąty. Dzięki temu uzyskamy kształt okrętu. Z wycinanek samoprzylepnych możecie wykleić deski pokładowe. Ja wykorzystałam wycinanki brokatowe. Czas na ster, maszty i żagle. Wycinamy je z kartek, filcu, fizeliny lub wycinanek i nabijamy na wykałaczki lub patyczki do szaszłyków. Dodatkowo wykonałam ster z koła wyciętego ze styropianu. Te elementy wbijecie w styropian, który jest podstawą statku. Wy możecie umieścić na Waszym statku jeszcze inne elementy, które przyjdą Wam do głowy. Uruchomcie swoją kreatywność, zobaczcie, jakie macie materiały i twórzcie. A mój okręt prezentuje się tak. Jest gotowy, by wyruszyć na szerokie wody. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego pomysłu i będziecie się dobrze bawić. Tego Wam życzę. Pa, pa!